Witam Państwa po przerwie, program Galaktyka Pomerania. Mój kolejny gość to Mateusz Szatkowski. Dzień dobry. Komik zajmujący się stand-upem. Dokładnie. Kim jest stand-uper? Co to za fach? Co to za komik? Jaki to rodzaj żartu? Co to za praca? No tak, na początku trzeba w ogóle rozgraniczyć, bo w Polsce dość często stand-up jest uznawany za jakąś formę kabaretu, a trzeba bardzo tak porządnie rozgraniczyć, że jest kabaret i jest stand-up. I stand-up to jest jakby taka forma iluzji, gdzie wychodzi osoba na scenę i próbuje wraz z publicznością stworzyć niesamowite tutaj połączenie, w sensie, że ja opowiadam żarty, takie, które wychodzą ode mnie, niby moje przemyślenia, wszystko jest jak gdyby bardzo takie, mam stworzyć niby nieformalną atmosferę, no a publiczność to odbiera i wszyscy razem się dobrze bawimy. Czy to jest trudne zadanie, aby w pojedynkę rozśmieszyć niekiedy całą salę publiczności, która żąda i łaknie jakichś wysublimowanych żartów? No, bardzo trudno. Czasami naprawdę to jest niesamowite doświadczenie, ponieważ jak wcześniej, zanim zacząłem robić stand-up, miałem kabaret z kolegami, no to jest, mam porównanie, bo gdy jest się samemu na scenie, jest się odpowiedzialnym za wszystko samemu i po prostu jak idzie dobrze, no to jest fantastycznie, ale jeżeli coś pójdzie nie tak, no to nie ma kolegi obok, który uratuje sytuację, więc wszystko trzeba samemu tak naprawdę tutaj jakoś kombinować, żeby publiczność odebrała żart tak, jak powinna. No właśnie, a zdarzają się takie sytuacje, że ty mówisz jakiś żart, wypowiadasz swoją kwestię, a ludzie się nie śmieją. Zdarzyły ci się takie sytuacje nieprzyjemne? Tak, oczywiście, no bo to jest część całej tej zabawy, ale kwestią jest to, żeby po prostu ten żart, nawet jeżeli nie zadziała, tak jakoś jeszcze go tak trochę podkręcić, żeby zaskoczył, bo to też jest, czasami nie ma reguły, czasami nawet żart, który powiedzmy już wielokrotnie mówiłem w różnych miejscach i już wiedziałem, że jest sprawdzony i że będzie działał na pewno, nagle mówię go w zupełnie innym miejscu i ludzie tak po prostu w ogóle go nie odbierają. Więc to nie jest coś takiego, że jak ma się już pewny materiał, to wiadomo, że on zawsze będzie działał. Trzeba naprawdę dużo popracować nad tym, żeby mieć tak zwane właśnie backupy, że jeżeli w tym momencie ludzie się nie zaśmieją, to trzeba mieć jakiś żart w zanadrzu, żeby wyciągnąć go do góry. Więc to jest bardzo takie techniczne, mogę teraz Państwa zanudzać, ale no, o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu wszystkie żarty dobrze wchodziły, że tak powiem. A powiedz po prostu, jak to się zaczęło, bo któregoś dnia musiałeś stwierdzić, że chcesz się zajmować kabaretem, tak, chcesz być komikiem. Nie jest to łatwa rzecz, nie jest łatwo rozśmieszać ludzi. Jak to było w twoim przypadku? Skąd się wziął taki pomysł? Faktycznie wcześniej miałem kabaret z kolegami i to akurat wyszło z takiej licealnej zajawki. No ale wiadomo, jak to w życiu bywa, każdy ma inne plany, więc niestety rozeszliśmy się. Potem próbowaliśmy jeszcze raz z jednym kolegą zrobić formację nową, ale niestety nie wyszło to i stwierdziłem, że tak w międzyczasie może zacznę występować solo, bo to tak, żeby ćwiczyć, występować, żeby tutaj, no i tak to zostało do dziś, no tak w sumie w kwietniu minie 3 lata od mojego pierwszego solowego występu, więc no droga taka już w miarę długa i A jak wspominasz swój debiut? To był trudny występ, jakiś szokujący, czy rzeczywiście był to debiut na 100%? No, publiczność była bardzo wyrozumiała, że tak powiem. No, faktycznie to było dużo śmiechu już po fakcie, no bo faktycznie już myślałem, okej, no to samemu w ogóle najtrudniej było mi przestawić się na pisanie rzeczy dla jednej osoby. I potem było tak, że no, a to może spróbuję tak, powiedzieć tak. No i jak już wyszedłem na scenę, wtedy to też nie robiłem stand-up, to było takie bardziej one-man show, czyli miałem jakieś tam akcesoria różnego typu, wchodziłem w różne postacie, odgrywałem scenki,
właśnie w stand-upie polega na tym, żeby była jakaś tam ciągłość charakteru scenicznego, żeby po prostu wszystko było spójne, a tam właśnie odgrywam różnego typu małe mini scenki i przez to no, ludzie się śmiali, wiadomo, ale to jednak był taki efekt świeżości, że coś jest nowego i potem jednak bardzo dużo pracy mi zajęło, żeby osiągnąć mniej więcej już taki w miarę dobry poziom opowiadania żartów. To trochę zajęło. A ile czasu zajmuje ci napisanie tekstu i właściwie jak odbywa się ten proces? Najpierw masz pomysł, w ogóle skąd bierzesz inspirację do swoich tekstów, występów? No, inspiracje w zasadzie są wszędzie, tak naprawdę. No, najtrudniej właśnie było wyćwiczyć tak zwane ucho i oko komika, czyli wszystko, co tak wpadnie, to już od razu gdzieś tam w głowie jest konwertowane na żart. I no, staram się codziennie coś, jakiś tam pomysł zanotować, no i potem sobie siadam i zastanawiam się, co można by było pociągnąć, co zostawić, co zmienić. I no teraz właśnie w każdą środę w Rajerze Sklabie tutaj prowadzę imprezę Mind Open Mic, więc w zasadzie co tydzień muszę coś nowego przygotować i to jest w sumie takie ekscytujące, że ciągle coś tutaj nowego trzeba wymyślać. A publiczność odgrywa dużą rolę w twojej pracy, jest zaangażowana? Czy lepiej jest, jak jest zaangażowana w twoje występy, czy raczej lepiej, gdy jest bierna i jest tylko słuchaczem? No to... Właśnie o to chodzi, żeby publika była jak najbardziej zaangażowana, no bo gdy jest bierna, powiedzmy, rozmawiają, piją piwo, no to chociażby nie wiadomo jak dobre żarty, nawet jakikolwiek komik opowiadał, to niestety może nie pójść zbyt dobrze, bo to wiadomo, że to musi być jakiś odbiór i musi być reakcja, więc najfajniej jest, jak jeszcze ktoś tam coś powie, coś skomentuje, bo to wtedy te wszystkie teksty zaczynają być bardziej żywe. A co najbardziej bawi ludzi? Może Szczecinian? Czy Szczecinianie mają poczucie humoru? Oczywiście, że mają. A z czego najczęściej i najchętniej się śmiejemy? Trudno mi powiedzieć, bo na przykład na tej imprezie, co tam właśnie organizujemy z kolegą, no to przychodzi wielu komików, już tak właśnie to mi się podoba, że coraz więcej się ich pojawia w Szczecinie i mają naprawdę bardzo różne żarty i są tutaj relacje damsko-męskie, są też powiedzmy branżowe żarty, w sensie jeden kolega jest informatykiem, więc opowiada gdyby swoje spostrzeżenia z punktu widzenia informatyka, co jest dość zabawne i tak naprawdę trudno oceniać, bo to jest, poczucie humoru jest jedną z najbardziej subiektywnych rzeczy, ponieważ każdy ma własne, wiele rzeczy podobnie bawi, ale jednak każdy ma jak gdyby swoją niszę i nie mogę tutaj tak oceniać. Wiem, że wszyscy mają poczucie humoru, bo to faktycznie działa, jak ludzie się śmieją. Wspomniałeś wcześniej tak między wierszami, gdzie można cię oglądać. Powiedz jeszcze raz, gdzie możemy i kiedy oglądać cię tak na co dzień, co tydzień. A, no tak, no to w Royal Jazz Clubie, tutaj z kolegą, właśnie mamy grupę, kolektyw prometejski i organizujemy imprezę Mind Open Mic, na której każdy, kto chce opowiedzieć dowcip, zaśpiewać, zagrać na instrumencie lub zrobić cokolwiek, drogę po prostu wyrazu, może przyjść i wystąpić. Każdy uczestnik ma 6-8 minut na scenie, żeby przedstawić swoje możliwości. I ja prowadzę tą imprezę, więc w międzyczasie, jak taki klej, który skleja wszystkich w jeden wspólny show, to opowiadam tam żarty, więc można mnie tam zobaczyć i posłuchać. Dziękuję ci za przybycie do studia. Moim i państwa gościem był Mateusz Szatkowski, komik, który zajmuje się stand-upem. Zapraszamy na twoje występy. Dziękuję ci za przybycie do studia, a ja zapraszam państwa na krótką przerwę. Dzień.
Witam Państwa po przerwie, program Galaktyka Pomerania. Zmieniamy temat o 180 stopni. Moim kolejnym gościem jest Pani Bożena Taudul, kierownik referatu komunikacji. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy w kontekście wczorajszego wieczoru, nietypowego wieczoru dla Szczecinian i dla Urzędu Miasta także nietypowego, ponieważ był to jakby wieczór otwarty z Urzędem Miasta, podczas gdy Szczecinianie mogli, no właśnie, co mogli załatwić, o co mogli spytać Szczecinianie w tym podczas tego wieczoru. Był to już 9 wieczór w urzędzie. Pierwszy był w listopadzie 2009 roku. I to jest taki czas, kiedy interesanci, mieszkańcy Szczecina mogą załatwić swoje sprawy, te, których nie mogą załatwić w ciągu tygodnia. Ludzie pracują, nie bardzo mogą wyjść w godzinach pracy, nie zawsze mogą urlop wziąć. Niektórzy pracują poza miastem w ogóle, także też trudno im w ciągu tygodnia załatwić swoje sprawy. I to jest taki czas, kiedy jest taki nasz ukłon w stronę mieszkańców, żeby mogli przyjść, załatwić swoje sprawy. Takie normalne, zupełnie codzienne, tak? Czyli wyrobić sobie dowód osobisty, zarejestrować samochód, jakiś wtórnik prawa jazdy, czy no generalnie wszystkie takie bieżące sprawy, które załatwiamy w urzędzie dla mieszkańców. Wspomniała Pani, że to już 9 edycja, tak to można nazwać, 9 raz wieczorem mogliśmy przybyć do Urzędu Miasta. Proszę powiedzieć, czy jeżeli chodzi o liczbę osób, które pojawiły się w urzędzie, ta liczba wzrosła co do roku poprzedniego? Znaczy te spotkania się odbywają tak średnio raz na kwartał, tak, no bo to też, oczywiście mieszkańcy by chcieli, żeby to było raz w miesiącu albo nawet co tydzień, ale no to jest tak trochę technicznie niewykonalne, bo pracownicy jednak nie mogą długo pracować. Ale tak średnio raz w miesiącu się spotykamy i do tej pory załatwiliśmy blisko 6 tysięcy osób w czasie tych wieczorów. Wczoraj na tym naszym spotkaniu wieczornym było ponad 600 osób, prawie 700, bo to tam chyba 670 wyszło. Także naprawdę jest zainteresowanie. Ludzie bardzo chętnie przychodzą, bardzo są, dziękują nam za to, że pracujemy, że są zadowoleni właśnie, że to jest taki czas, kiedy mogą spokojnie załatwić. Jest taka fajna atmosfera wówczas w urzędzie, bo jest taka cisza, wszyscy są tacy mili, uprzejmi, spokojni, nikt się nie denerwuje, nikt się nie spieszy, bo interesanci mają czas, także naprawdę zapraszamy do korzystania z takich możliwości, bo można sobie spokojnie załatwić swoje sprawy. A jeżeli chodzi o załatwianie spraw, to czym wczoraj zajmowano się najwięcej, w głównej mierze? O co najwięcej pytano? Co załatwiano? Tak jak już wspomniałam wcześniej, bardzo dużo osób załatwiało sprawy meldunkowe. To było ponad 100 osób. Bardzo dużo, jak zwykle, bo to już taka tradycja do rejestracji pojazdu, ponieważ no, mnóstwo jest tych spraw takich związanych z samochodami, z wtórnikami, jakieś nalepki, wymiana dowodów. Także bardzo dużo ludzi też było. Dużo było bardzo do dowodów osobistych. To był taki czas, kiedy było sporo ludzi z dziećmi, dlatego że teraz, żeby wyrobić dowód osobisty dla dziecka, potrzebni są oboje rodzice. Nie zawsze oni mogą w ciągu dnia oboje sam się z pracy zwolnić, czy jakoś no, zorganizować ten czas tak, żeby przyjść razem. A po południu spokojnie mogli przyjść załatwić tą sprawę. Teraz zaczyna się okres wyjazdów majówkowych, wycieczki szkolne, często za granicę, dzieci potrzebują dowody osobiste i właśnie sporo rodziców było. Były osoby, które prosto z pociągu do nas przyszły, bo dowiedziały się tam, czy przez znajomych, czy z naszej strony internetowej, że pracujemy i dosłownie z bagażami, z walizkami prosto z pociągu przyszły na przykład wymienić sobie dowód osobisty. A kto w ogóle wymyślił i wpadł na pomysł, aby organizować takie wieczory w urzędzie? Bo jak widać, cieszą się one ogromną popularnością, tak, tak. Są bardzo potrzebne i jest to świetny pomysł, no ale kto ten pomysł jakoś rozpoczął, jakoś no, wdrożył w życie. Że ja już nie pamiętam dokładnie, jak to było. To znaczy, no oczywiście były takie sygnały ze strony interesantów, że właśnie nie mogą w godzinach pracy, że po południu, bo coś tam się dzieje, prawda, i nie mogą do tej godziny 16 załatwić. A ktoś kiedyś chyba rzucił taki żart w zasadzie, że jest wieczór w muzeum, to może czy noc w muzeum, to zróbmy noc w urzędzie. I to tak ktoś podchwycił i tak powstał taki pomysł, że może spróbujemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. I się okazało, że to się bardzo sprawdza, że interesanci są bardzo zadowoleni, są zainteresowani tym, także myślę, że to jest taki, no, fajna sprawa. Gdyby miała Pani tak ocenić, to Szczecinianie mają braki, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą spraw urzędowych. Interesują się w ogóle tymi rzeczami, czy rzeczywiście robią to z przymusu? Czy myślę, że generalnie my jako społeczeństwo nie bardzo lubimy urzędy i taki mamy opór. Nawet my urzędnicy Urzędu Miasta, jak na przykład idziemy do skarbówki czy gdzieś indziej, to też tak właśnie z takim dystansem, ale to się zmienia, bo jest bardzo, że tak powiem, dobrze chyba opracowana nasza strona internetowa, ludzie korzystają z tego, mają wiedzę, centralna informacja świetnie działa, infolinia, można zadzwonić za darmo, dopytać, także to się zmienia. Widać, że ludzie mają większą taką tą wiedzę, większą świadomość swoich praw, jakie rzeczy trzeba załatwić.
załatwiać, jak to trzeba załatwiać, także idziemy w dobrym kierunku. Takie wieczory utrudniają pracę w urzędzie i utrudniają cały harmonogram pracy, ludzie są spięci? Nie, gdyby to było tak, że polecamy co tydzień, no to oczywiście, prawda, no ludzie, szczególnie urzędnicy, nie byłyby pewnie zadowoleni z tego. Natomiast jeśli to jest tak raz na kwartał, to tam nie ma żadnego problemu, żeby z ludźmi, którzy mają zostać, tak, są chętni. To, ponieważ mówię, i dla nas też jest tak bardzo fajnie, bo ci ludzie nam dziękują, są tacy mili, uprzejmi i widzimy, że to jest potrzebne, tak? Tego nie ma problemu, żeby namówić pracowników, żeby zostali po południu. No właśnie, są jakieś informacje zwrotne od osób, od szczecinian, czy wysyłają maile, czy dzwonią do Państwa i mówią, że była to naprawdę świetna inicjatywa, kiedy kolejny wieczór otwarty, zdarzają się takie sygnały? My to nie mamy tak na bieżąco, już od razu w momencie, kiedy załatwiamy interesantów, prawda, to część nas żałuje, i także no, ubolewa, że musimy siedzieć, ale z drugiej strony są bardzo zadowoleni, że mogą załatwić sprawę, że właśnie to tak w godzinach popołudniowych spokojnie, bez nerwów. Natomiast maile też się zdarzają, też dziękują ludzie, także no, widzimy, że to jest potrzebne i dlatego jest to już 9. edycja tym razem. Czyli kolejny wieczór otwarty w urzędzie kiedy? Myślę, że za jakieś 2 miesiące, może 3, to tak... To zobaczymy, jak to wyjdzie. Będzie to już taki okres wiosenno-letni, więc myślę, że tym bardziej ludzie będą skłonni do tego, żeby tak, przyjść wieczorem. Szczególnie ci, którzy wracają na przykład za granicą cały czas. Tak? Teraz też tak właśnie, że dlatego to był taki termin, ten 30 marca, dlatego że ludzie wracają na święta, przyjeżdżają z zagranicy. Tak? I to jest taki czas, kiedy właśnie no można załatwić swoje sprawy. Czyli zapraszamy wszystkich Szczecinian, oczywiście. Wszystkich tych, którzy nie są w stanie zorganizować sobie czasu w normalne dni pracy i zechcą zapraszamy przybyć wieczorem do Urzędu Miasta. Dziękuję Pani za przybycie. Moim Dziękuję Państwa bardzo. Gościem była Pani Bożena Taudul, kierownik referatu komunikacji. Dziękuję bardzo Dziękuję. Serdecznie, a ja zapraszam Państwa na krótką przerwę. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie i jak Państwo widzicie, jestem sama. Moim kolejnym gościem miała być Pani Renata Karasińska, Cat Club Pomerania, a nasza rozmowa miała dotyczyć wychowywania kota w domu, czyli jak rozpocząć hodowlę małego kotka w domu i jak go karcić, i jak nagradzać, aby ten kot później nie przysparzał nam żadnych problemów. Pani Renata nie dotarła, myślę, że jest to związane z niesfornymi warunkami atmosferycznymi, jakie mamy za oknami. Wiosna niestety nie może dotrzeć do Szczecina. Zapraszam Państwa zatem teraz na nieco dłuższą przerwę, a może po tej przerwie uda nam się rozpocząć naszą rozmowę z Panią Renatą Karasińską, także chwila przerwy. Zapraszam po przerwie.